Czy mnie wzrok myli? O co chodzi? No, widzę tu uczniów klas siódmych. Czy oni też kończą szkołę? W sumie nie wiem. Zaprośmy ich na środek, to się okaże. Ósmoklasiści, spędziliśmy w tej szkole razem 7 lat, a teraz musimy się pożegnać. To trudny czas, bo przed wami nowe wyzwania i wiele niewiadomych, a dla nas moment, gdy to my staniemy się najstarszymi uczniami w naszej szkole. My jednak spędzimy jeszcze rok, a młodsi uczniowie więcej czasu w tych murach, które już dobrze znamy, w których czujemy się bezpiecznie. Wy natomiast traficie do nowych szkół, w nowe mury, do nowych klas i nauczycieli. Wierzymy, że dokądkolwiek idziecie, jakąkolwiek szkołę wybierzecie, będziecie zadowoleni, będziecie w niej odnosić sukcesy. Każdy z was na własną miarę. Koleżanki i koledzy z klas ósmych, życzymy wam, żebyście byli odważni, wierzyli w siebie i swoje możliwości. Niech dalsza nauka sprawia wam przyjemność i stawia przed wami całkiem nowe wyzwania. Życzymy, aby mierzenie się z nimi było dla was źródłem satysfakcji i pierwszym krokiem do wielkich życiowych sukcesów. Powodzenia! Życząc powodzenia, chcieliśmy przekazać wam symboliczny upominek. Zapraszamy na środek przewodniczących klas ósmych. A jednak to my kończymy szkołę. Oni dopiero za rok. Dlatego dziś pragniemy w imieniu uczniów klas ósmych gorąco podziękować wszystkim, z którymi przyszło nam żyć i pracować w tej szkole. Dziękujemy dyrekcji szkoły za troskę i opiekę nad nami. A jest nas tu ponad 150 uczniów. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za przekazywaną naukę i mądrość życiową. Za świętą cierpliwość na lekcjach, przerwach czy wycieczkach. Za życzliwość, dobre słowa i wiarę w nasze możliwości. Dziękujemy też wszystkim pracownikom szkoły, którzy czuwali tu nad naszym zdrowiem i bezpieczeństwem.